Firmy, szczególnie korporacje międzynarodowe, mocno angażują się w tematy odpowiedzialności środowiskowej w ostatnim czasie. Jest to odpowiedź zarówno na oczekiwania inwestorów, ale jest to też możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej. Tutaj odpowiadając na oczekiwania, w naszym przypadku, w przypadku firmy BAS, naszym największym inwestorem jest firma fundusz BlackRock, który oczekuje wręcz od firm, w które inwestuje pieniądze, działań, konkretnych działań, nie tylko jakichś takich deklaracji, ale konkretnych działań proekologicznych, etycznych. B Corp, czyli te Benefit Corporations, to jest ruch firm, mówiąc naprawdę bardzo skrótowo, które używają biznesu jako sposobu do naprawiania świata. Jako swój model biznesowy traktuję właśnie takie podejście, że to, co my robimy, nie tyle ma służyć zyskowi, ile innym różnym interesariuszom. A tym głównym interesariuszem, który doznał uszczerbku przez naszą działalność na planecie, jest właśnie planeta. Więc te firmy rzeczywiście koncentrują się na tym, żeby tak prowadzić swój biznes, żeby następowała pewna zmiana, żeby mieć wpływ, żeby rzeczywiście kluczowym tutaj słowem jest tak zwany impact. W wielu firmach już mówi się coraz więcej o wyzwaniach klimatycznych. Jeszcze kilka lat temu tego w ogóle nie było, ale w wielu firmach były też działy, które wdrażały politykę środowiskową. To rzeczywiście był taki proces, który stopniowej zmiany, który następował. W tej chwili jest radykalna zmiana. Nagle wszyscy naokoło mówią o klimacie. Firmy są pod olbrzymią presją i w wielu firmach w Polsce zaczyna się o tym mówić. Dopiero jesteśmy na pierwszym etapie. To nie przekłada się jeszcze na rzeczywiste zmiany. Branże, które będą musiały się bardzo sprawnie i dynamicznie przekształcić, zrestrukturyzować, no to są branże wodochłonne, czyli wszystkie te, które będą musiały odpowiedzieć sobie na pytanie, ile wody potrzebuje do swoich procesów produkcyjnych, mając w tyle głowy fakt, że wody będzie coraz mniej, także w krajach takich jak Polska, która jest na liście krajów objętych kryzysem wodnym. No i co zrobić? Można się przekształcić. My tego rodzaju transformacjami biznesowymi się po prostu zajmujemy. Czy nas interesuje przekształcanie konkretnych gałęzi przemysłu w gałęzie przemysłu zero i niskoemisyjne, z tych, które były do niedawna wysokoemisyjne.